kobiety nadal nie są spostrzegane na równi z mężczyznami, chociaż się dużo zmieniło, chociaż my dużo robimy, ale niewystarczająco dużo to raz, bo część kobiet dalej to są kobiety patriarchalne, uważają, że będzie im łatwiej, wygodniej i fajniej i bardziej kobieco przy mężczyznach, których będą się słuchać jak grzeczne dziewczynki. A ta reszta kobiet poszukujących, rozwijających się, mądrych, czasami w siebie też za mało wierzy, ponieważ nasze wychowanie od dzieciństwa jest jednak bardzo kulturowo skrzywione. Nasze matki były wychowywane w taki sposób, babcie były wychowywane i to się bardzo ciągnie. To jest taki smok, który ma ogon ciągle przez pokolenia. Siedź w kącie, znajdą cię, pokorne dziecko, dwie matki się. To jest wszystko tragiczny przekaz, ponieważ ktoś, kto siedzi w kącie, nie będzie znaleziony, a uczy się tego, że jest nieważne. Kobieta taka grzeczna, która jest cicha, spokojna, nie sprawia kłopotów, za to jest chwalona w domu albo w szkole, ponieważ szkoła też nie promuje tego, żeby myśleć, mieć wątpliwości, przekazywać pomysły, dawać jakiś rodzaj takiego feedbacku, który jest na przykład bez wdzięczności do ciała rodzicielskiego lub nauczycielskiego, tylko z własnym zdaniem. Mówienie nie w ogóle nie jest wspierane u kobiet i dziewczynek. Wszyscy są zadowoleni, że one są takie miłe. No i jak one słyszą, że mają być miłe i wtedy będą chciane, kochane, lubiane, pragnione, to część z nich w to wierzy. I mają no taką po prostu, no taką postawę jestem. Dajcie mi wdzięczność za to, że ja z siebie rezygnuję. Nie dostaną. Kobiety mają się nie tyle buntować, ile mają dawać świadectwo swojej mądrości, swojego wykształcenia, swojej pracowitości, odpowiedzialności, kreatywności, bo takie są po prostu. Kobiety bardzo dużo potrafią i bardzo dużo umieją. A sytuacje są takie, gdzie panowie, głównie prezesi i głównie z tych najwyższych stanowisk, trzymają ten sufit szklany i wspierają się w tym, żeby no, nie przepuszczać wszystkich kobiet, które by się rzeczywiście nadały bardzo i nawet często dużo lepiej niż oni. A szczególnie, prawda, w dużym biznesie, czy w polityce, czy w miejscach bardzo decyzyjnych, od których dużo zależy. Kobiety lepiej urządzają świat, bo są od urządzania, że tak powiem, życia, rodziny, budżetów, czasu. Specjalistki.